Thank you.
Był rok 1826. 16-letni Fryderyk Chopin kończy liceum warszawskie. Rodzice decydują, aby Fryderyk odpoczął i nabrał sił przed dalszą nauką w Szkole Głównej Muzyki. Wybierają Reinertsbad, dzisiejsze Duszniki Zdrój, zapewne za radą Józefa Elsnera, kompozytora i mistrza Fryderyka, który wielokrotnie odwiedzał to bardzo znane w XIX wieku dolnośląskie uzdrowisko. 28 lipca 1826 roku wyjeżdża więc Fryderyk dyliżansem z matką i siostrami na kurację do Reinertsbad, gdzie pozostaje do 11 września. W jednym z listów pisze: dwa tygodnie już piję serwantkę i wody tutejsze i niby jak mówią mam trochę lepiej wyglądać, chodzę po górach, którymi Reinerts otoczone, często zachwycony widokiem tutejszych dolin, z niechęcią złażę, czasem na czworakach. Ale mimo wielu atrakcji, mimo pogody sprzyjającej spacerom, cierpi dotkliwie na brak dobrego fortepianu, a te, które próbuje, nie sprawiają mu przyjemności. Mimo to decyduje się dać dobroczynny koncert w sali miejscowego kurhausu. Koncert 16 sierpnia powtórzony zostaje dnia następnego. Pisze o nim m.in. Kurier Warszawski. List w tych dniach odebrany z Kudowy ze Śląska o 2 mile od Reinerts zaszczytnie donosi o młodym artyście polskim Fryderyku Chopin, który z zlecenia doktorów warszawskich dla polepszenia zdrowia od niejakiego czasu zostaje w Reinerts. Tam bowiem, gdy kilkoro dzieci przez śmierć ojca sierotami stały się, pan Chopin dał 2 koncerta na dochód tychże. Ten pierwszy koncert Fryderyka Chopina poza granicami ówczesnego polskiego państwa duszniczanie upamiętniają tablicą, natomiast Wiktor Magnus, meloman z Warszawy, z zawodu leśnik, entuzjasta muzyki Chopina, funduje pomnik. Obelisk jest z błękitnego granitu, ozdobiony brązowym medalionem. Odlew sporządza firma Łopieński w Warszawie, a na pomniku pojawia się łaciński napis przypominający o koncercie Chopina i zakończony słowami: pomnik ten ku wiecznej rzeczy pamięci za pozwoleniem władz miejskich własnym kosztem Polak Polakowi wystawił. Mijają lata. Po zawierusze II wojny światowej ten właśnie obelisk w 1946 roku odnajdują w Dusznikach Zdroju Ignacy Potocki i Wojciech Dzieduszycki. I to oni doprowadzają do ponownego jego odsłonięcia w 120. rocznicę koncertu Chopina w Dusznikach. Sama historia właściwie powstania tego festiwalu jest dosyć taka romantyczna, bo myśmy tutaj przyjechali. Mój kuzyn Ignacy Potocki, który wtedy był dyrektorem propagandy uzdrowisk dolnośląskich w Solcu, przez telefon dał znać mnie i takiemu dyrektorowi kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej Halponowi, że odnalazł pomniczek Chopina w Dusznikach w strasznym stanie. No więc myśmy siedli i pojechali tutaj, znaleźliśmy rzeczywiście ten pomniczek. Postanowiliśmy zrobić koncert na odnowienie i postawienie tego pomnika z powrotem w parku, ale Ignacy Potocki powiedział: wiecie co, koncert to może to jakoś tak za mało brzmi, zrobimy festiwal. Pojechaliśmy z tym do Warszawy, do ministra Kowalskiego, który strasznie się ucieszył. Festiwal na ziemiach odzyskanych, po raz pierwszy polski, to jeszcze Chopin, no coś nadzwyczajnego. Strasznie się cieszy, ale pieniędzy nie dam, bo nie mam. Podzieliliśmy się rolami. Ja miałam zdobyć panią Rapsywiczową. Pan Halpon pojechał do Krakowa, gdzie zdobył sztompkę i pierwszy koncert tutaj dała właśnie pani Zofia Rapsywiczowa. Na drugi rok już tylko grał sztompka, bo nie zdołaliśmy zdobyć innego pianistę. A trzeci festiwal był wielki, wtedy Czerna Stefańska, Kendra, który wspaniale. Ja pamiętam, że na koncertach grał tutaj Chopina, a potem po kolacji to grał jazz i tańczyliśmy w tym dworku. No i cóż, ten festiwal rzeczywiście rozrastał się bardzo. Mam wrażenie, to geniusz locji jest tutaj, prawda? Ja pamiętam, jak tutaj Szpinalski grał pierwszy raz. Był stremowany. Ja się potem mówię, no dlaczego pan tutaj tak w małych Dusznikach 300 osób słucha pana? Pan niedawno grał w Covent Garden. Mówię, proszę pana, tu Chopin grał. Ja mam tremę. Nigdzie nie może być na świecie takiego nastroju właśnie jak w Dusznikach. Tak zaczyna się historia festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, podczas którego początkowo występowali tylko Polacy i grali wyłącznie utwory Fryderyka Chopina.
W roku 1948 w Dusznikach gości Raul Koczalski, a także młodziutka Regina Smędzianka. Koczalski oczywiście ogniskował w sobie największe zainteresowanie publiczności, również i nasze. Następnie była tam też Aniela Szlemińska, która przy akompaniamencie Jerzego Lefelda wykonywała pieśni Chopina. Był Władysław Kędro, zaproszony jako znany, wybitny pianista. I naturalnie my dwoje ze Zbyszkiem Szymonowiczem. Każdy z nas miał recital chopinowski, a niezależnie od tego, w któregoś dnia wystąpiliśmy wszyscy razem w takim wieczorze, który dzisiaj otrzymał nazwę nocturnu. Wówczas to się chyba tak nie nazywało. Tym niemniej zasada była ta sama. Wszyscyśmy grali jakieś krótkie utwory. W tym samym zresztą miejscu, gdzie dzisiaj odbywają się te nocturny, to znaczy w Teatrzyku Chopina. No, festiwal się zmieniał również od strony sal koncertowych. Została wybudowana tak zwana sala za muszlą, która mogła pomieścić większą ilość publiczności i posiadała dużą estradę, na której mogła zasiąść orkiestra symfoniczna. I w tej muszli też kiedyś właśnie zagrałam koncert Chopina w takim koncercie plenerowym. Początkowo organizacją festiwalu zajmują się różne instytucje, stowarzyszenia. Nazwisko pierwszego kierownika artystycznego Jerzego Jankowskiego pojawia się w roku 1973, ale już 2 lata później festiwal obejmuje Tadeusz Strugała, dyrygent, znakomity menadżer, dyrektor sławnego festiwalu Wrocławia Cantans. Za jego kadencji festiwal zyskuje rangę międzynarodową. Bardzo lubię te okolice, no i sam temat Chopin jest bardzo fascynujący, miejsce cudowne, no więc podjąłem się prowadzić to. Z dumą mogę powiedzieć, że jak na ówczesne czasy, bo dzisiaj to jest w zasadzie o wiele prostsze, dzisiaj to jest sprawa tylko pieniędzy, a wtedy to była sprawa pieniędzy, paszportów. Ja jeżeli dzisiaj popatrzę na to, co wtedy prezentowaliśmy na tym festiwalu, a więc występy Beli Dawidowicz, Stefana Askenazego, Desiree Nkawa, Stanisława Neuhausa, Garika Olsona, Edwarda Auera, i całej plejady z Oliwniczakiem, z Zimmermanem, z Czerny Stefańską, Tarnawską, Godziszewskim i tak dalej, z Hesse Bukowską. Taką plejadę pianistów byliśmy w stanie wtedy zaprezentować. To był bardzo piękny start, który oczywiście po tym zobowiązywał, ale bardzo się to pięknie wszystko udało i zresztą jeszcze wprowadziłem jedną innowację, mianowicie za własne pieniądze, podkreślam to z całą mocą, zrobiłem wspaniały bankiet na ten początek i to jakoś tak stworzyło pewną określoną atmosferę. Miło mi zawsze słyszeć, że to była atmosfera bardzo bliska, bardzo kameralna, bardzo rodzinna. Po prostu myśmy byli wśród ludzi cały czas. Ale co się udało zrealizować? Ja miałem oczywiście swoje określone plany. Popatrzyłem na miejscowość, zobaczyłem, jakie są obiekty, co można tam robić. I zrealizowałem następujące rzeczy. Najważniejszą rzeczą to byli oczywiście pianiści, wykonawcy. Nie tylko pianiści. Potem różnego rodzaju zespoły, które się pojawiały, nawet folklorystyczne, na przykład Sannik zespół, kameralistyka. Wprowadziłem przecież do kościoła, zresztą z trudem ogromnym, nie ze względu na proboszcza, tylko ze względu na właśnie parafian, muzykę do kościoła w formie, prawda, małych oratoriów, jakichś kantat. Udało mi się na przykład również wprowadzić balet do festiwalu. Ktoś, kto pamięta tamte czasy, pewnie wspomina też bardzo interesujące wydarzenie. Nowi Singers, prawda, w swoim repertuarze chopinowskim na tak zwanym czarnym stawie, na specjalnym podeście, prawda, łódki pływających, osób ubranych w stroje z epoki, fajerwerki, mgły jakieś cudowne. No, takie różne dziwne rzeczy wymyślałem i starałem się je realizować. Moją zasadą było w ogóle przy realizacji festiwali zawsze wprowadzać coś nowego. Znaczy nie tracąc jądra zasadniczego nurtu, że tak powiem, w tym wypadku, prawda, muzyka Chopina, ale nie tylko. Ja to ubarwia, to coś się dzieje więcej, prawda, poza sztampowym, powiedzmy, recital. Ale tak jak powtarzam, najważniejsza to była rzecz zdobyć najlepszych, jak na ówczesne czasy, możliwych pianistów. Po 10-letnim panowaniu Tadeusza Strugały przez krótki czas dyrektorami festiwalu są Marek Pierowski i Jerzy Swoboda. W roku 1989 powstaje Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju, której prezesem zostaje Andrzej Merkur. Cel fundacji – organizowanie międzynarodowych festiwali, archiwizacja wydarzeń, przygotowywanie publikacji związanych z historią festiwali.
1993 roku fundatorzy przedstawiają propozycję objęcia funkcji dyrektora artystycznego festiwalu Piotrowi Palecznemu. W 1969 roku, będąc już członkiem ekipy polskiej na konkurs szopenhowski, po raz pierwszy miałem możliwość zagrania koncertu w tak zwanej sali za muszlą w Dusznikach w ramach festiwalu. Potem już po konkursie jako laureat przyjeżdżałem parokrotnie do Dusznik. Ale jeszcze wtedy nie przypuszczałem, że oprócz pianistyki Duszniki będą kojarzyć mi się z organizacją festiwalu. Festiwal ten jest najstarszym festiwalem pianistycznym na świecie. No i cóż, nastąpił pewien dzień szczególny w moim życiu. Odebrałem telefon od profesora Działochy, który jest jednym z fundatorów fundacji festiwalu. I razem ze świętej pamięci Andrzejem Merkurem dwójkę przyjechali do Warszawy, aby przedstawić mi propozycję. Ku mojemu totalnemu zaskoczeniu zostałem poproszony o przyjęcie funkcji dyrektora artystycznego festiwalu. No więc tak, przyjąłem tę propozycję i pierwszy festiwal, który zorganizowałem, to było, szczerze mówiąc, najłatwiejsze dla mnie spotkanie po 20 paru latach z moimi przyjaciółmi, konkurentami z mojego konkursu szopenowskiego w 1970 roku. A później już były próby zorganizowania kolejnych festiwali, które miały motto Szkoły Narodowe i również słynni pedagodzy i ich wychowankowie. Tak było w przypadku festiwalu, na którym gościliśmy niedawno zmarłego profesora Dmitra Baszkirowa, który przyjechał wespół z fantastycznym zespołem swoich wychowanków. Po pewnym czasie, kiedy wyczerpały się moje zasoby szkół narodowych, nabrałem już trochę doświadczenia i moją taką bardzo istotną i przewodnią myślą też w konstrukcji kolejnych programów była pomoc młodym pianistom. Będąc, że tak powiem, młodą dziewczyną, występowała u nas na przykład Julia Wang, jest Seungjin Cho, który wielokrotnie występował, będąc młodziutkim chłopcem. Później oczywiście był Arkadi Volodos. W ubiegłym roku był naszym gościem, jeden z najdroższych pianistów, jaki obecnie występowali na festiwalu w Dusznikach. Festiwal Chopinowski w Dusznikach jest, jak sądzę, jednym z niewielu festiwali pianistycznych na świecie, w którym wystąpili wszyscy laureaci, zwycięzcy powojennych konkursów chopinowskich. Oprócz tego zwycięzcy prestiżowych, największych konkursów pianistycznych. Mieliśmy oczywiście postaci pianistyki światowej, Krystyna Ortiz, czy Grigori Sokołow, Joaquin Achucaro, Nelson Freire, Dmitry Aleksiejew, Bernard Ringhausen, Cyprian Katsaris czy Fu Cong. Te postaci właściwie tworzą zarówno historię pianistyki, jak i również świadczą o randze, o prestiżu naszego festiwalu pianistycznego w Dusznikach Zdroju. Motorem tych wszystkich działań, ze mną współpracującym i pomagającym mi zawsze od wielu, wielu lat, był świętej pamięci Andrzej Merkur, który niestety odszedł, a który, pełniąc różne funkcje, od ponad 40 lat. Był to człowiek właściwie niezastąpiony. To była osoba, instytucja kultury. No i w olbrzymim zakresie był twórcą tego festiwalu i taką osobą, która od rana do wieczora była zaangażowana w pracę nad tym festiwalem. Ja wiedziałem, że o każdej porze dnia, nocy mogę zadzwonić i spotkam się z osobą, która o tym myśli. Zawsze w jego myślach były problemy, które trzeba pokonać i rozwiązać. Tegoroczny festiwal, 76, rozpocznie zwycięzca ubiegłego konkursu chopinowskiego, czyli Seungjin Cho. Będziemy mieć całą serię znakomitości, mimo wielu obostrzeń, mimo sytuacji pandemicznej. Będzie recital klawesynowy Elżbiety Stefańskiej, 20. rocznicę śmierci Haliny Czerny-Stefańskiej, która występowała często w dworku Chopina.
będzie również młody pianista, ale już w tej chwili robi absolutnie światową karierę, Martin James Bartlett. Będzie znany nam już świetny pianista, zwycięzca konkursu w Cleveland, Nikita Mdojans, będzie Daniel Ciobanu. Będzie znany naszej publiczności duet fortepianowy Genova Dimitrov, który jest jednym z absolutnie najlepszych, najbardziej cenionych duetów fortepianowych na świecie. Festiwal zakończy recital Erika Lu, znanego nam z konkursu chopinowskiego, ale w tym roku wystąpił jako zwycięzca prestiżowego konkursu w Leeds. Poza tym mamy prezentację młodych Polaków, którzy dostali się bezpośrednio do konkursu chopinowskiego następnego bez eliminacji. Będzie znany naszej publiczności z konkursu chopinowskiego Aleksander Kobrin. Będzie nieznany jeszcze naszej publiczności Nicolas Namoradze. Znakomity pianista, niezwykła zupełnie osobowość artystyczna. Z nowości prezentujących młodzież uzdolnioną wystąpi Maria Eidman, która w swojej kolekcji nagród ma liczne zwycięstwa. Jest niezwykle uzdolnioną młodą pianistką. Mamy drugą nagrodę ostatniego konkursu Rubinsteina w Tel Awiwie. Jej nazwisko to Shiori Kuwahara. W ostatnim dniu wystąpi, moim zdaniem, niedoceniana na rynku pianistycznym, a znakomita pianistka, niezwykle doświadczona, również laureatka wielu konkursów, Sofia Guliak. Oczywiście tradycyjnie w ramach Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju odbywa się kurs mistrzowski, który poprowadzi dwóch profesorów, Zbigniew Raubo. Natomiast drugą część kursu poprowadzi Aleksander Kobrin, który mieszka w Nowym Jorku i tam prowadzi działalność pedagogiczną. Serdecznie zapraszam na 76. Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju. Mimo obostrzeń pandemicznych, myślę, że spędzimy ten czas w bardzo przyjemnej atmosferze. Tegoroczny festiwal da nam olbrzymie, bardzo głębokie przeżycie artystyczne. Jesteśmy pełni nadziei, że wszystkie następne nasze festiwale będą już odbywać się w normalnych warunkach, przy pełnej sali, bez maseczek. Tego Państwu z całego serca życzę i do zobaczenia w festiwalowych Dusznikach. Był rok. Thank you.
Thank you.